Solana pokazuje coraz to większy pazur w stronę konkurencji i nie tylko. Widzimy, że swoją kapitalizacją prześcignęło już BNB, XRP oraz USDC, polując na potencjalne wejście w top 3 największe kryptowaluty pod względem kapitalizacji. Te liczby nie biorą się znikąd, ponieważ nawet największy DEX Jupiter na chwilę obecną posiada obroty największe ze wszystkich innych giełd zdecentralizowanych na jakichkolwiek innych sieciach. Na drugim miejscu jest znany Uniswap na Ethereum, a na trzecim miejscu raz jeszcze platforma zbudowana na Solanie. Więc jak to wykorzystać? Czy kupować Solanę, czy projekty budujące się na Solanie? A jeśli tak, to jakie konkretnie? W tym materiale wszystko Tobie wytłumaczę. I zanim do tego przejdziemy, to już teraz mówię Tobie, że można się załapać na pierwszeństwo do dołączenia do Areny Tradingu. Jest to grupa, którą ja współtworzę. Wcześniej nie było możliwości dołączenia do niej. Tworzę ją łącznie z parunastoma członkami teamu, a w tym traderzy, którzy dzielą się swoimi zagraniami, swoim podejściem do rynku oraz materiałami edukacyjnymi i pomagają grupowiczom tak za rękę po prostu przejść przez ten rynek. Mamy tutaj przykład, jak jeden z naszych traderów, Mike, wręcz rozkazywał, że Jupiter z tokenem JUP jest obowiązkową pozycją w portfolio i było to 8 marca, a tydzień wcześniej to już była mowa o pierwszych zakupach JUP w cenie 48 centów. Ja również polowałem na tą kryptowalutę i analizy Majka utwierdziły mnie jeszcze bardziej w przekonaniu, że warto. No i jak widzisz teraz po tym wykresie, rzeczywiście no opłaciło się. Mam średnią cenę wejścia na poziomie 52 centów. Aktualna cena wynosi 1,22 dolara z ostatnio wyznaczonym all time high na poziomie 1,60 dolara, czyli ponad x3 od wspomnianych poziomów. I tutaj transparentnie można sobie zauważyć, że rzeczywiście takich zakupów dokonałem, a to jest jedynie ułamek tego, co można znaleźć na arenie. Dlatego jeśli jesteś zainteresowany, to zostawiłem link poniżej pod tym filmem do grupy, która upoważni Ciebie mieć takie zarezerwowane miejsce w arenie i tam dowiesz się jeszcze więcej. Wszelkie pytania zostaną rozwiane i odpowiedziane. Jest to jedyny płatny produkt, który ja współtworzę, więc uważaj na jakiekolwiek inne linki i dołącz do tego pod tym filmem, tylko jeśli jesteś zainteresowany. Jak widzisz, jest tutaj wiele sekcji z różnych zakątków tego rynku. Od dłuższych zagrań o charakterze swing tradingowym, mamy jeszcze tutaj day traderów, którzy dzielą się swoimi strategiami i zagraniami oraz mnóstwo analiz i materiałów edukacyjnych. A wracając do tematu Solany, to tutaj mamy bardzo ciekawą sytuację. Ja nie ukrywam, że Solany nie posiadam, jednak to, co ja posiadam, to jest ekspozycja na rozwój ekosystemu Solany, który już teraz prężnie się rozwija, ale nie wykluczam, że przy jeszcze większym spadku, jeśli taki w ogóle nadejdzie, skuszę się na zakupy Sol. Jednym z projektów, który jest zbudowany na Solanie i prężnie działa, aby poszerzać jej horyzonty, jest Neon. Neon od strony fundamentalnej jest to bardzo ciekawa pozycja. Ja już o niej mówiłem w moim poprzednim materiale o dwóch projektach, które ja kupuję z ekosystemu Solany. Neon był jednym z nich i tutaj jak widać ja nie próżnowałem z akumulacją. Ćwierć pozycji zrealizowałem, o czym informowałem na Telegramie na poczet innych projektów z Solany. I jak widać na chwilę obecną no, jestem na zero, podchodzę do tematu długoterminowo i widać, że paliwo w baku jest na wyższe poziomy. W ostatnim czasie osiągnęliśmy ponad 2 dolary. Kolejnym projektem, który omawiałem w moim poprzednim zestawieniu, był token Ray z projektu Radium, o którym wspomniałem wcześniej. I tutaj, jak widać, te takie trzy strzałeczki to są miejsca, w których ja kupowałem od ceny około dolara. Na chwilę obecną jestem na dwukrotnym zysku, a ze względu na sporą kapitalizację 618 milionów dolarów, to ja nie wykluczam wyciągnięcia wkładu i przełożenia go w dwa inne projekty z ekosystemu Solany, które teraz Tobie przedstawię. A swoją drogą, prawdopodobne jest, że 1 dolar i zakupy, którymi dzieliłem się na moim Telegramie, były w okolicy lokalnego dołku. Neon natomiast posiada stosunkowo niską kapitalizację, dlatego też nie myślę o realizacji większej ilości zysków niż dotychczas i podchodzę do tematu długoterminowo. A tutaj niżej widzimy, że na giełdzie Bybit aktualnie można znaleźć ten token w najniższej cenie. A przy okazji masz do odebrania 200 dolarów, prawie 800 zł w opisie pod tym filmem po rejestracji z podanego linku właśnie na giełdzie Bybit. Jak zresztą widziałeś wcześniej, jest to giełda, z której ja sam regularnie korzystam. Jeśli nie masz tam konta, to prędzej czy później i tak będziesz mieć, więc warto zarejestrować się teraz i przy okazji zgarnąć te bonusy, których nie uzyskasz korzystając z jakiegokolwiek innego linku. A poza tym niedługo ta akcja z airdropem 200 dolarów kończy się, więc przypominam o linku poniżej w opisie pod tym filmem, zaraz pod linkiem do dołączenia do areny. I lecimy teraz dalej z dwoma nowymi projektami, które dopiero teraz
będą ruszać z własnymi tokenami i według mnie wyróżniają się naprawdę ogromnym potencjałem wzrostowym. Pierwszym z nich jest Zeus Network, który można powiedzieć, że łączy na chwilę obecną jedne z dwóch najbardziej obiecujących ekosystemów, czyli Bitcoin oraz Solana. Jest to pierwszy tego typu projekt łączący obydwie te sieci. Neon w pewnym sensie zajmuje się czymś podobnym, jednak łączy on Solanę z Ethereum Virtual Machine, a jeśli chodzi o kapitalizację, to na swoim szczycie osiągnął nawet 210 milionów dolarów. Jak zejdziemy nieco niżej, to zauważymy, że ten projekt zainwestował współzałożyciel Solana Labs oraz współzałożyciel Staxa. I widzimy, że publicznie zainwestowali, zatem oprócz swoich prawdopodobnie niemałych środków zainwestowanych w ten projekt, stawiają również swoją reputację. Ale po co w ogóle to wszystko? Po pierwsze, to z perspektywy czysto spekulacyjnej, pionierzy w danej dziedzinie zbierają najwięcej uwagi, a co za tym idzie, uwaga ta może się przełożyć na popyt. I to właśnie jest pierwszy projekt, który łączy Bitcoina ze Solaną, dając przy tym nowe możliwości dla tych obydwu łańcuchów pod kątem przepływu kapitału, jak i budowy zdecentralizowanych aplikacji. A fundamenty, które już są kładzione w podwalinach tego projektu, już teraz pozwalają na budowanie aplikacji takich jak Apollo. Jest to zdecentralizowana aplikacja, która pozwala na przenoszenie płynności Bitcoina właśnie na Solanę, a za zablokowanie swoich Bitcoinów możesz odebrać niemały yield. I ten projekt jest na wczesnym etapie rozwoju, więc jeszcze nie mamy zbyt dużo informacji na jego temat. Już mówię Ci o tym teraz. I ja osobiście uznaję to za okazję oraz fakt, że jesteśmy nadal wcześnie w rozwoju tego projektu. A w połączeniu z faktem, że Bitcoin z nie tak dawno powstałym standardem tokenów BRC20 są już częścią tego rynku, już teraz ekosystem Bitcoina poszerza swoje horyzonty z dnia na dzień, a Solana, tu już nie muszę się powtarzać, widać to, co się dzieje z nią na rynku. Zatem zdecydowanie Zeus jest dla mnie tematem warty uwagi. Już teraz zebrał dookoła siebie dużą społeczność, prawie 90 tysięcy obserwujących. Stale publikują na swoich socialach, dzielą się postępem. Zatem z tej strony według mnie również dobrze to wygląda. Temat do zbadania we własnym zakresie, jeśli kogoś zainteresował. Ja osobiście będę się starać na jakąkolwiek możliwość załapania się na tokeny, najlepiej przed wejściem na rynek, ale jeśli warunki na to pozwolą, to również dodam ten projekt do mojej listy altcoinów, które ja akumuluję. Lecimy dalej. Projekt na jeszcze wcześniejszym etapie rozwoju, ponieważ dopiero niedawno wyszedł ze swojej takiej fazy ukrycia. Jest to projekt One Intro i pomimo faktu, że dopiero teraz w marcu oni założyli to konto, to ich pierwszy post obejrzało 1 milion osób, co oznacza, że wiedzą, jak skupić dookoła siebie uwagę. I pomimo tak wczesnego etapu rozwoju, to już tym projektem zainteresowało się prawie 32 tysiące osób. Tutaj się pochwalę, że napisałem o tym projekcie na Twitterze, gdy posiadał on około 1500 obserwujących. Zatem to pokazuje raz jeszcze, że warto być na bieżąco z tym, co tam publikuję. Staram się być jak najwcześniej. No i jak widać, pozwala to mieć na celowniku ciekawe perełki jak One Intro. Ale czym w ogóle jest One Intro? Z tego, co napisali, jest to projekt kolejnej generacji bootstrappingu płynności, posiadający misję, aby było bardziej przejrzyście, transparentniej oraz po prostu fair na Solanie. Ale co to oznacza, że to jest pierwsza platforma LBP, czyli właśnie Liquidity Bootstrapping Pool? Po pierwsze, raz jeszcze mamy tutaj Pioniera, czyli pierwszy projekt z danej dziedziny zbudowany na Solanie. Więc Intro dąży do tego, aby możliwości przedsięwzięć i aplikacji na wczesnym etapie były szeroko dostępne dla swoich społeczności, ale zapewniając przy tym łatwy sposób na generowanie płynności. Wiele nowych projektów startujących na Solanie, nie wiem czy wiesz, ale wyróżnia się naprawdę bardzo słabą płynnością i Intro właśnie bierze to wyzwanie na klatę i już teraz buduje rozwiązania. A ostatnie czasy pokazały, jak transparentność bardzo ważna jest dla nowych projektów. Nie wiem czy słyszałeś, ale jednym z głośniejszych projektów w ostatnim czasie był memcoin o nazwie Slurf i on powstał w dosyć niefortunnych okolicznościach, właśnie między innymi ze względu na brak transparentności oraz bezpieczeństwa, czyli coś, na czym Intro właśnie się skupia, aby polepszyć. Więc w skrócie, to deweloper tego Slurf zebrał ponad 10 milionów dolarów w pre-sale'u, które potem niechcący spalił, czyli wysyłając na zły adres bez możliwości odebrania tych tokenów z powrotem i rozdystrybuowania go uczestnikom pre-sale'u, którzy zostali z niczym. Osobiście wydaje mi się, że to mogła być skoordynowana akcja marketingowa, aby właśnie zebrać jak najwięcej uwagi dookoła siebie, ale tak czy siak to pokazało, że narzędzia, które buduje Intro, są najzwyczajniej potrzebne na Solanie, ale czy to, co oferuje Intro, będzie czymś, co społeczność rzeczywiście będzie chciała lub potrzebowała? Zerknijmy sobie na projekt Fjord Foundry, który zajmuje się właśnie liquidity bootstrapping na sieciach takich jak Ethereum, Arbitrum, AVAX, Optimism, BNB Chain i jeszcze paru innych. I dotychczas zbootstrapowano ponad 500 społeczności, zebrano około 840 milionów dolarów, co wygenerowało prawie 1,5 miliarda dolarów wolumenu.
A gdy wdrożysz takie coś na ekosystem, który stale się rozwija, dookoła niego jest jeszcze więcej uwagi skupionej i ludzie realnie widzą dosłownie z dnia na dzień potencjał tego ekosystemu, który przekłada się na wycenę takiej Solany na przykład, lub wspomniany Radium, to nowe projekty właśnie na Solanie mają zdecydowanie większą przewagę niż projekty startujące na innych sieciach. I w tym przypadku, podobnie jak Zeus, ja będę się starać na uzyskanie tokenów w podobny sposób, czy to nawet klikanie tych airdropów lub przez alokację na jakimś launchpadzie. Zobaczymy, co jeszcze przyszłość przyniesie. Na razie troszkę przyznam, projekt ten jest owiany tajemnicą, ale nie zdziwię się, że o tym projekcie będzie jeszcze głośniej. A nawet nie zdziwię się, jeśli intro powieli sukces projektu Satoshi VM z tokenem SAVM, który był jednym z chyba najgłośniejszych launchów na przestrzeni ostatnich miesięcy. Wiele osób mogło się załapać na te tokeny na platformie Bounce Finance, o czym oczywiście informowałem na Twitterze oraz tutaj. Trading otworzył się mniej więcej w cenie 30 centów. Na chwilę obecną 8,5 dolara wynosi cena. All time high na poziomie 15 dolarów, które ostatnio było atakowane. I raz jeszcze, SAVM był i w sumie nadal jest pionierem w swojej dziedzinie. Jest to pierwsza warstwa druga zbudowana na sieci Bitcoina, a do tego wdrażająca technologię Zero Knowledge. Przypomnę, że jeśli interesują Ciebie tego typu nowe projekty, które no wyróżniają się, nie powiem, większym ryzykiem niż jakieś te topowe pozycje, to w sekcji perspektywiczne low-capy i degeny, to nasz naczelny polski degen dzieli się swoimi pozycjami i zagraniami, których nie można znaleźć nigdzie indziej, tylko na arenie, więc jak widać, dla każdego coś dobrego znajdzie się na tej arenie. Nieważne, czy jesteś zwolennikiem tradingu, czy właśnie low-capów, a może jeśli chcesz się skupić na pasywnym zarabianiu przez DeFi, to tutaj również jest sekcja poświęcona temu. Dlatego przypominam, że jeśli chcesz mieć pierwszeństwo w dołączeniu do tej grupy, zostawiłem link poniżej pod tym filmem, kliknij na niego i będziesz mieć zarezerwowane miejsce. A ja się z Tobą żegnam. Jeśli interesują Ciebie nowe, ciekawe projekty, konkretne ruchy, które ja robię na tym rynku, to zainwestuj dosłownie jedną sekundę, aby zasubskrybować ten kanał, ponieważ już wkrótce wleci kolejny mocny materiał. Mogę powiedzieć, że przyda się ogromnej ilości osób, które go obejrzą. Zatem subskrybuj, widzimy się w kolejnym materiale i do zobaczenia. Cześć!